Katarzyna Szczerbowska. Nazywam się Mirella Rajewska. Mam na imię Daniel, mam 27 lat. Od paru lat chora na epilepsję. Jestem osobą z diagnozą schizofrenii. Ja chorowałem na depresję. Jest to doświadczenie, które dotyka ludzi, którzy są bardzo wrażliwi. To było na pierwszym roku studiów, pierwsza sesja egzaminacyjna. Poczułam się po prostu źle, zaczęła mi drętwieć tutaj moja prawa strona. Moi znajomi zaczęli mi dawać takie sygnały, że coś ze mną się dzieje i powinienem dać sobie pomóc. Ludzie są bardzo dziwnie mili, w taki sztuczny sposób, co też jest dla mnie trudne. Spotkałam się z litością, współczuciem. To jest wielki taki strach i myślę, że ten strach wynika z niewiedzy, ale z tego, że po prostu ktoś nie wie, jak ci pomóc. Reakcja moich znajomych była, myślę, najlepszą reakcją, jaką mogłem dostać, bo dostałem bardzo dużo wsparcia, ciepłych słów i zrozumienia. Siłę daje mi miłość do mojej córki. Wizyta u specjalistów jest tym, co nas uratuje, jeśli tylko damy sobie na to szansę. Jeśli masz obok siebie osobę, która doświadczyła kryzysu i jest w szpitalu, to odwiedź ją.